słuchajcie, zaczynamy nasze spotkanie. Pierwsze demo na kontraście 2001. So we start with the first demo on contrast 2021. Matteo Di Diomede, owner and founder of Mindwork, also great painter. Matteo Di Diomede, założyciel i właściciel super firmy jak dla mnie, jeżeli chodzi o figurki, czyli Mindwork. Oprócz tego świetny malarz, znaczy mi się bardzo podoba, jak Matteo operuje kolorem. Także zaczynamy już naszą prezentację. Matteo, the floor is yours. Okay, thank you. Hello guys. It's my first time, so please be gentle. Today I'll show you a bit my method. My method that I created in the past years, exploring various methods from acrylics to oils and airbrush. And at the end, I find my way using all this medium. So I usually paint figure mixing acrylics with brush. Teraz pokażę wam metodę, którą rozwijam od lat. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i za chwilę wystartuje malowanie z pędzlem. Okay. Done. So, usually I paint figure mixing acrylics with brush and airbrush and oils. Today I haven't oils because it's a too much dirty technique, so I prefer go to only with acrylics. Okay, to zazwyczaj maluję farbami akrylowymi i olejnymi oraz aerografem. Dzisiaj nie zabrałem farb olejnych, więc będziemy malować tylko akrylami. And other tools that I love is obviously airbrush, any kind of airbrush, and brushes. For the brushes, lately I use a lot this kind of brush. I don't know if the camera is okay. Yes, flat brush. I'm using this kind of brush from Broken Toad because they are more thick than other brands. And with brush stroke you can take a lot of colors. I don't shy with colors. I am shy with the presentation, but not with colors. And usually I use a lot of color on figure. To w skróconej wersji. Używam płaskich pędzli i staram się używać bardzo dużo koloru i... And other pen, other brushes, any kind, some different sides of brushes. Okay, thank you. To jest przykład pędzli, jakich używam. And today I use Chimera colors. Usually I paint with Chimera or other artistic brands like Liquitex, Golden, Winsor & Newton. Usually I don't use Vallejo or similar color because are too liquid for my technique. So I prefer this kind of paints. For the palette, Dzisiaj zacznę malowanie farbami z palety Chimera Colors, ale zwykle używam też innych farb artystycznych, jak Winsor & Newton i jeszcze kilka firm zostało wymienionych. So, for the palette, usually I use Masterson or this one that is from Red Grass. I use not much water because I don't want that my color become too much liquid. Dzisiaj używamy mokrej palety z firmy Redgrass i zwykle nie używam zbyt wiele wody, żeby moje barwy czy farby nie były za bardzo rozmyte, zbyt płynne. Okay, so let's start. I hope you enjoy my presentation, and I don't know if somebody can make some question. Jedziemy, mam nadzieję, że będzie wam się podobała moja prezentacja. No i tu mamy zachętę do zadawania pytań w trakcie. Okay, this is my demo figure. It's a boost from our Night of the Zombie. And today I'll show you how I usually start my first step on how to approach the figure, how to choose color and mood. Ok,
Okay. Dzisiaj malujemy po piersie. Zwykle zaczynam od doboru koloru dla całej figurki. I bring with me this one, that is one of the latest figures that I painted. To jest ostatnia figurka, jaką pomalowałem. For this figure I use a lot of mixed technique, acrylics, oils, airbrush. Usually I start with airbrush and brush with acrylics. Then I jump into oils world to make blends, to create surface, and then I finish figure with acrylics, or maybe another step of oil and acrylics. So I don't have a method that is the same for all the figure, but usually I constantly change. Zwykle malując figurki mieszam techniki. W przypadku tej figurki zaczynałem od aerografu i pędzla i farb akrylowych. Później malowałem trochę olejnymi i wykończenie wykonałem akrylami. So I constantly change the process. Maybe more step with oils at the start and more acrylics at the end, or the opposite. So let's start. This color are a bit liquid. I create a sort of greenish, strange flesh tone for this figure, a bit similar to the artwork. The color, I'm putting on my palette the yellow oxide and the phthalo green and the rex oxide. Okay, to jest zestawienie kolorów, którego będę używał. Na razie to te trzy kolory są na palecie, tak, z palety Chimera. But usually I put on my palette a lot of colors, also that I probably don't use, because I prefer put colors before starting painting. Lubię umieścić na palecie kolory, zanim zacznę malowanie. Why? Probably because I am a bit lazy. While I'm painting, I hate come to find a color and open it and put on a palette. So I prefer fulfill my palette of all the colors that probably I'll use. Tak, to dlatego, że nie lubię w trakcie malowania szukać kolorów, lubię mieć wszystkie przed sobą, gdy maluję. This is one of the reasons because I love Chimera colors. To jeden z powodów, dlaczego tak bardzo lubię paletę Chimery. Especially the first set. Okay. First step, I'll start with a thin layer of airbrush just to help me to have more coverage in the step with brush. Zacznę od cienkiej warstwy nałożonej aerografem. I use water, simply water with Chimera colors because they are not it's not necessary to dilute too much. So could you tell what kind of colors you are putting into the... I'm starting to when I create my palette, usually I start with some tests. So I try to mix some colors to find a mix that I like.
This case I start usually skin tone with the red oxide, adding a bit of yellow. This yellow is too liquid for me. Zwykle malowanie zaczynam od miksowania i testowania kolorów. Need to shake better. Change. Okay, so back to the palette. I'm mixing red oxide, yellow. Okay, this one is good. White. A bit of red. Usually I start to create a giant lake of color. And step by step I build my palette. I don't have a recipe because each time I prefer trying to explore something new, trying new colors, new mix. Może za każdym this razem staram się próbować czegoś nowego w trakcie mieszania. This is also the reason why with Mikal I entitled this presentation Paint No Fear, because usually a lot of painters ask me recipe or method or technique, and usually my answer is paint. Then we think to the other things, but start to painting, start to trying colors, enjoy the painting. For me is very important this kind of part. Tak, to dlatego zdecydowałem się między innymi na ten pokaz. Wiele razy inni malarze pytają mnie o podpowiedzi czy przepisy, a ja odpowiadam, że po prostu należy malować. Okay, here I starting to create the blending for the skin tone. Zaczynam przygotowywać mieszankę farb do malowania. I want to create a strange flesh tone, like a serpent, like a snake, a sort of monstrous. Uzyskałem trochę dziwny kolor skóry, trochę taki jak skóra potwora. Okay, I have this kind of sort of khaki color that I think is good to start because it's a color that gives me a lot of opportunities to change the results during my paint job. Może uzyskałem kolor trochę podobny do khaki, ale myślę, że to jest dobry kolor na początek. Okay, another important thing for me that I usually do every time with my painting is the study before the painting. Usually I spend also two days to searching inspiration, trying colors, study other painters, especially artwork from canvas painter. In this way, I arrive to my painting step more inspired. Okay. Przeważnie spędzam nawet dwa dni przygotowując się do malowania, analizując mieszanki kolorów i studiując inne obrazy. A bit more inspired and with a right idea of what I want to do. For example, today I was talking with someone and I told that I paint my Air of the Moon figure in just 2 days, but I spent 1 week to thinking to the idea of the figure, taking inspiration, and in the end I simply try to recover, to redo the box art, the cover of Brom. But I studied a lot to find my mental process. Tak, to jak dzisiaj z kimś rozmawiałem, czasami zdarza mi się, że spędzam na malowaniu demona 2 dni, ale spędzam najpierw tydzień inspirując się, myśląc o tym, jak będę malował.
I don't know if I am in a... Perfect. I start with a simple zenithal light. Zacznę od prostego światła od góry, zenitalnego. I like too much creating strong contrast. So usually when I start with airbrush, I try to create immediately a contrast between a zone with more light and a zone more darkness, more darker, or trying to create multiple sorts of light. Zwykle, gdy zaczynam malować aerografem, staram się dać więcej kontrastów w miejscach oświetlonych. I nałożyć efekt oświetlenia z różnych stron. I do thin layers of airbrush and immediately I try to dry the color. Nakładam bardzo cienkie warstwy farby, która od razu wysycha. This is my setting for lights for this boost. I want to create a strong light from this side that try to enhance the position, the, also the mood of the figure. She's in a sort of ecstasy. Oops. Próbuję stworzyć silne oświetlenie z boku na figurce. Okay. Back to palette, I try to create some lights. Usually I paint a lot with inks, because inks have a lot of pigments inside, but also Chimera colors are very good for this one. Zwykle dużo maluję inkami, dlatego że mają dużo pigmentu. Okay. Let's go with the first light. I zaczynamy malować z pierwszym rozjaśnieniem. I need more yellow. When I am in my studio and I have a lot of time, usually I prepare my palette the day before the day paint, so the colors change, become more creamy, and I prefer so much color that I put in palette the day before the paint job. Zwykle, gdy maluję w swoim studio, przygotowuję kolory dzień wcześniej, wtedy kolory mają szansę być przygotowane. Back on the figure. For the light, I create a warmer tone. W miejscu oświetlenia staram się stworzyć trochę cieplejszy odcień.
Okay, this is just a preparation step that I usually find not interesting because it's just putting a source of light and to create contrast to help me to view very well the volumes and the muscular tones. To jest tylko przygotowanie i pierwsze kroki, które pozwalają mi zauważyć kształt figurki i układ mięśni. Now with the same color, I just add a lot of green inside to create a greenish color. Teraz dodaję zielonego, żeby kolor stał się nieco zielonkawy. And use this mixer to create a sort of rim light from the shadows. In this way we can give to the figure more contrast and more power. Teraz pomaluję trochę stronę, która jest w cieniu, która doda figurce więcej kontrastu. Oops, too much. Okay. We got this warmer warm tone for skin tone and this strong more cold light of green. That will help us to create something of interesting. Okay, mamy cieplejszy ton od strony oświetlonej i nieco zimniejszy zielony od strony ciemnej. It's not necessarily a preparation for a nozzle. It's just a color. The color to understand the figure, to understand the volumes, and to start to create something interesting. I study a lot the paint job, but for example, in this case, if I haven't studied a scan color, I use this kind of step to explore the figure. To jest przygotowanie, które pozwala tak naprawdę mi zrozumieć, jak ukształtowana jest figurka i ten krok pozwala mi zrozumieć, jak malować ją dalej. Also, if I made some error, some mistake, it's not a problem. We can use the mistake to create something new or to explore something. It's not a problem put too much color or cover some parts. It's just the preparation time. I nawet jeżeli tutaj zrobi jakiś błąd, to nie jest problem, dlatego że możemy ten błąd wykorzystać, żeby stworzyć na figurce coś ciekawego. I just clean the airbrush, and I don't know if somebody wants to make a question. Czy są jakieś pytania na tym etapie? I'll be so happy to answer. Will you analyze the microphone? Tak, jak ktoś podniesie rękę, to będę mógł podejść, tylko nie widzę. When you analyze the artwork beforehand for a week or so, how are you analyzing it? Are you breaking it down to shapes and colors and lines, or what are you thinking about? I don't understand, sorry. I don't hear, sorry. Oh. Okay. When you are looking at the artwork for the week beforehand, what about it are you analyzing? How do you break it down so you're ready to paint for 2 days? For this one or for another kind of paint? In general. Yeah. Usually I search something that gives me feeling, a source of inspiration, some feeling that I can bring in paints.
My favorite painters usually are a painter that paints with an impressionistic technique or something powerful. So usually I study how to create feelings with colors or create ambience. Ambience for me is everything. Can be a mood, can be a sensation, can be a feeling. Also, the thickness of the color can create a feeling. Or if it's better paint with more saturated or desaturated kinds of palette, if it's better paint with oils or acrylics, or the study is general, is on everything, but especially on feelings. I usually focus all my painting in feelings and ambience. I don't know if this is an answer that you expected. No, it's great. Thank you. Pytanie było o to, czy na co Mateo zwraca uwagę, przygotowując się do malowania, to o czym mówił przez kilka dni. Odpowiedź jest taka, że zwraca przede wszystkim uwagę na uczucia, które chce pokazać przy pomocy, na odczucia przy pomocy tej figurki. No i wspomniał też o tym, że jego ulubionymi malarzami, którzy go inspirują, są impresjoniści. Okay, let's go to the funniest part, in my opinion, that is the sketching part. And for this step I use a flat brush. Teraz zaczynamy najciekawszą, czy dającą najwięcej zabawy część malowania, czyli szkicowanie. Zaczynamy z płaskim pędzlem. Back to my palette, I'll start to create some mid-tones, lights, shadows. And usually for this kind of step I try to keep the color more creamy and less liquid possible because I want that colors be thick on the surface of the miniature. Okay, teraz mam na palecie kolory, które są cieniami, rozjaśnieniami oraz kolorami średnimi. Na tym etapie zwykle staram się nie mieć te farby nie za bardzo rozcieńczone, tak żeby dawało widoczną warstwę farby. This is the reason why usually I prepare my palette the day before, but in this case it was impossible. To dlatego staram się przygotować paletę o dzień wcześniej. We can create several mid-tones, some lights. For example, I create this kind of Kinton, a bit thick. I can create another one with a bit of yellow. Na podstawie tego koloru skóry możemy spróbować przygotować trochę inne kolory, jeden nieco bardziej żółty. I don't have a clear idea about, but usually I try to keep everything harmonized. So I use a few colors, mixing them together multiple times to reach out several mid-tones, different colors, and also saturated, more saturated or desaturated tones. Na tym etapie nie mam bardzo jasnego pomysłu, jaki kolor chcę uzyskać. Zwykle po prostu miksuję je na palecie i patrzę, jakie te kolory pośrednie uzyskuję. Sometimes this kind of process can be a bit tricky or can scare a bit somebody that is starting to paint, but I think that is the best way to be free to try everything, to not be focused in only on technique or only in a process that usually risk to engage us in a mood that is the same for all our figure. I think that each figure deserve a mood and a process to be enhanced. Zwykle takie ćwiczenie może wydawać się skomplikowane i przerażające, ale daje dużo wolności i wydaje mi się, że każdą figurkę można wymalować przy takim podejściu czy technice. Okay, I create some various tones. Steps and tones. I start my sketch. Zaczynam mój szkic.
In this step, I am a bit rogue. I start to sketch lights, middons, shadows, and I use a flat brush for this reason. I enjoy so much when I use the paper to explain. I hope that it's visible. Okay, zaczynam malować, zaczynam szkicować światło. Będę to robił płaskim pędzlem. Okay, yes. I love so much when the brush stroke come not uniform to the end in this part here, because this kind of texture that is created by the brush stroke is every time different, and we can put a layer one on each other to create something of really interesting. Okay, to w ten sposób stosuję pociągnięcia pędzlem, które dają mi możliwość przy takiej ilości farby stworzyć coś ciekawego. I use very, very few times glazing with brushes because I don't like glazing. In glazing technique, the surface is too much blended, is too much homogeneous, is too much similar to the part near. So I prefer created smoothness with layering of brush stroke, and use the same techniques to create texture. So in this way I can create dirty parts, rogue, a bit textured, and at the same time I am able to create a smoother part using the same technique. Okay, ja nie lubię techniki glazowania, czyli nakładania cienkich warstw. Wolę nakładać grubsze warstwy płaskim pędzlem i później przygotować przejścia kolorów przy pomocy właśnie tej techniki z pociągnięciami pędzla. Okay, let's te pociągnięcia nadają też figurce pewną teksturę. I start to sketch the main volumes. Zaczynam szkicować główne powierzchnie. In this step I jump to put on to the other without any rules, just starting to create the mood. Na tym etapie przeskakuję po różnych powierzchniach, żeby stworzyć klimat figurki. In this way you put on the surface of the miniature a lot of colors, and if you want you are able to create a micro wet blending that helps you to obtain a more smoother surface if you want. Tak, na tym etapie możecie spróbować już zacząć stosować blending, czyli tam, mieszanie kolorów na figurce. Okay. I don't care about losing my main colors because I'm painting with whitish, desaturated tones, and it's so easy to recover the color. Nie martwię się tym, że trochę tracę to, co zrobiłem na poprzednim etapie w pre-shadingu, dlatego że maluję farbą nieco z danym białym, czyli z mniejszym nasyceniem.
This is the part that I enjoy more because I am free. I'm starting to create midtones, lights, bouncing lights, shadows, some tricky game of colors inside the skin tones. That is my favorite part. I love painting skin tones because I think that is one of the surface and materials that is most most rich. Okej, to jest moja ulubiona część zabawy, malowanie skóry. Mogę bawić się w kreowanie światła, cieni, kolorów pośrednich. I don't care about cover some zone that maybe will be light with a darker color because I am in time to fix it without problem. Nie martwię się o pokrycie figurki kolorem, dlatego że później będę miał jeszcze szansę to wszystko poprawić. In the past I was usually was my common habitude to paint figure with the airbrush constantly to clean the figure because I was scared to be not enough smooth. And in the end I understand that my paint job is not smooth and I am not able to be smooth. So stop and I start from zero, from the ground zero, and I rebuilt my method, my style to create something dirty but refined. Kiedyś bardzo przejmowałem się tym, żeby uzyskiwać bardzo gładkie malowanie i przejścia kolorów, natomiast uświadomiłem sobie po jakimś czasie, że nie potrafię malować gładko, więc zacząłem od nowa z trochę innym podejściem. Okay, now I start to use a brush to make brush stroke to create blends, to create a sign of color, and airbrush to clean. In this way I can alternate these two kind of method to create something of refined, but in a short time. I am very very lazy when I paint, and usually I skip from a figure to the other constantly. I usually have almost 10 miniatures on my desk that are in work in progress, and maybe in a day I am able to paint, put colors on five of, or six of them. It's a strange method, I know, but it's the my method and the only way to not be annoyed by painting, because I constantly think or about color mood, or maybe I can do this or this one. So I find this way to keep me sit at the table to work. Bardzo dużo przeskakuję w trakcie malowania między różnymi kolorami i zwykle, gdy maluję u siebie przy biurku, mam zaczętych kilka figurek i to powoduje, że nie jestem znudzony ani wkurzony żadną figurką, tylko mogę przeskakiwać i bawić się tymi kolorami na różnych modelach. Okay, let's go to another step of airbrush. I start with the first layer to clean my sketch. Okay, for teraz this, zaczynam z pierwszą warstwą, żeby popracować nad krawędziami. For this step, usually I use a bit of satin medium of Chimera, from Chimera, because I need to create to have a color more flat, less pigmented, okay, but teraz, not diluted. Teraz będę używał medium z Chimery, medium półmatowe.
żeby mieć mniej intensywne farby, mniej pigmentów w farbie. In this way the color is not diluted like thinner, but is more I don't know how you explain. The, especially the chimera colors are full of pigment, so it's a color that is a bit round, is a bit is not flat, is not smooth. In this way the color become more satin, more smooth. And I can do very well glaze. Przeważnie farby chimery mają bardzo dużo pigmentu, więc nie uzyskuję nimi gładkiego koloru, dlatego używam tego medium, żeby uzyskiwać ten płaski, gładki efekt. So my first step is to create some shadows. Pierwszy krok to namalowanie kilku cieni. And at the same time trying to refine, smooth and clean the brush strokes. I w tym samym czasie próbuję popracować nad tym, żeby wygładzić widoczne pociągnięcia pędzlem. Step to the lights. Teraz przejdę do malowania światła. Do jaśniejszych kolorów. Okay, probably it's not visible from the camera, but now that I'm starting to cover with glaze, with layers, my brush stroke, I cover smooth, but at the same time I am able to see some parts of the end of the brush stroke. So this this kind of process, if we do it multiple times, several times, create a sort of layering of cleaning parts and textured parts. Then we are able to fix them, change with the brush. But in this time, in this method, with this method, we are able to create something very interesting in a short amount of time. Now I'm talking, I'm trying to be focused for you to show the process, but when I am at home, I usually paint the first step in just in a couple of hours. So give me the chance to have a solid base to enjoy the painting, the details, the colors and the mood. But it's a very, very important step for me, this. Okay, to
Teraz maluję coś, co może być słabo widoczne w kamerze. Cienkie warstwy malowane aerografem. Później one współgrają z teksturami, które wynikają z tych pociągnięć pędzlem. Jest to i używanie obu tych technik jest to bardzo efektywna technika na szybkie pomalowanie podstawy figurki, która później jest podstawą do tego, żeby później już malować szczegóły i kolory. Zwykle, gdy maluję u siebie, mogę pomalować ten podstawowy, czy początkowy etap w kilka godzin. Okay, let's back to sketching step. Wracamy do szkicowania. Okay, now I'm starting to understand which kind of mood and colors I want to reach with this figure. I want to create something of mutant, a sort of Hinton that go from the pale skin to a snake green on the lower parts. Teraz zaczynam rozumieć, jakich odcieni będę chciał użyć na skórze. Zacznę od bladej skóry i później będę przechodził do części zielonkawych. Sketch the main volumes. In this step I want to make a sign. I want that my brush stroke is like a pen on a white paper. So I make a sign, I make a cut. And this cut design, also if covered, will remain in the under layer of my paint job. And will help me to create all the tones and the muscular tones. Okay, na tym etapie próbuję delikatnie pozaznaczać, tak, kształt figurki i odcienie na kształcie twarzy. Another aspect that I find very important, especially in my paint job, is a topic about lights on the skin tone, but the same rules works well also for clothes, and is a sort of not method, is a sort of way to think that all the lights on the surface are linked together, also in a zone of deep shadows. For example, these shadows here, I don't like create lights that come in the shadows and then from the shadows come back to the lights. But I try to create some link part that linked the lights from another light.
In this way, the all the figures seems more harmonized, and in the flesh tone seems to more realistic. Co jest dla mnie także bardzo ważne przy malowaniu skóry, ale także przy malowaniu innych powierzchni, jest to, żeby budować miejsca oświetlone, miejsca jaśniejsze w taki sposób, żeby były zlinkowane, połączone z innymi miejscami jasnymi. I właśnie jest to jeden z tych etapów, które bardzo mocno analizuję. Nie lubię takich miejsc, gdzie mamy część jasną, część ciemną i znowu część jasną, tylko staram się połączyć te części jasne ze sobą, tak żeby to się tworzyło, to kompozycję. I usually sketch with the whitish color, and then I recover my tone with airbrush, with the inks or with the acrylics, so it doesn't matter. Zwykle szkicuję kolory z farbą z dodatkiem białego, a później odzyskuję kolor nasycenie malując aerografem. Color again with warmer tones. And back to the shadows with the green. In this case, I can add a bit of the blue. Teraz wracamy do cieni zielonych. Teraz dodaję do zielonego trochę niebieskiego. I add a bit of blue to create a more deep green and more cold. I dodaję jeszcze niebieskiego, żeby stworzyć trochę zimniejszą barwę. I don't know how many hours we got. Oh, okay. Perfect, perfect. So I don't want to explain you just this process constantly and a bit repetitive. I find it very enjoying, very funny, but maybe it's not interesting. So I prefer skip a bit and make directly some refining work on this kind of sketch. For to explain you this kind of process here, in this part of the miniature, I don't know if the camera is able to catch.
Okej, to okej. To jest bardzo powtarzalny proces i myślę, że przeskoczę do następnego etapu, żeby wyjaśnić trochę inną technikę. In this the zone, for example, from the light to the shadows here, we got some parts that are a bit scratched, ruined, and that part are the part that I love, because from here I can start to create some midtones, some texture, some strange effect under the layer of the skin tone. I create feelings. Because usually our brush strokes that give us some feelings about the mood of the figure. If the figure is a monster, is a girl, is angry, is a figure that is angelic or everything. Everything is given by the brush stroke. Also on the face in this zone, I see, but I don't know if you are able to, you know, this kind of subtle, very small part that are a bit scratched, ruined, that is not the same things that to create this kind of sketch directly with airbrush. If you don't use the sketching part between a layer, you obtain a surface that is very smooth, very airbrushed. It's a feeling that I don't like. Because it seems fake, seems making digital art. So I prefer having something that I can admire. I can fall into the painting, into the thickness of the painting. Some parts here are more thickness. I know that is not visible on the camera, but from the life is more thick, and I love this part because it gives me the feeling of the paint, a feeling. It's just a matter of feeling. I don't know how to explain this kind of process. Okej, to lubię bardzo obszary figurki, w których farba jest pomalowana nieco grubiej. Nie lubię miejsc, które są bardzo gładkie, stworzone aerografem, dlatego że wyglądają trochę sztucznie. Wierzę, że emocje czy odczucia związane z figurką tworzy się przy pomocy pociągnięć pędzla. Okay, let's go to a bit of a refining sketch. I continue to sketch, but now a bit more refined, and then again using the airbrush to smooth and clean. Okay, teraz będę szkicował już nieco dokładniej przy pomocy okrągłego pędzla. Usually I paint with more thick paints, but these are good enough. Zwykle maluję trochę większą ilością farby, ale tutaj teraz to jest wystarczająco dobre. And I start to add also a bit of details, the mouth. I create midtones, following the main muscular tones. A teraz tworzę kolory pośrednie. Again, I do this step with a whitish color, a bit desaturated. Because I need to have good coverage. For this reason I use a lot of white, but it's not a problem because with airbrush it's so easy to recover my main tone. And I also can decide to change everything at the end of my paint job. Okay, znowu w tym kroku szkicowania używam farby z dużą ilością białego, która jest daje mniej nasyconą barwę. I nie martwię się niedoskonałościami, dlatego że cały czas mogę uzyskać nasycenie i właściwą barwę przy pomocy aerografu.
Usually I do this step with oils. I don't. Zwykle ten krok maluję przy pomocy farb olejnych. I do the step with oils because I don't use oils very diluted. I use a very good brand of oils that is Mussini, that are very very expensive but are poor pigments, and usually I took a bit of color directly from the tube, put on the miniature, and then I try to blend, but it's not a smooth blend. I start to move the color on the figure and add more tones, tones and tones, and create a sort of sketch with oils. The day after, I blend just a bit where I want. Okay, na tym etapie lubię używać farb olejnych dobrej jakości. To pozwala mi tworzyć kolor, cały czas tworzyć kolor na figurce i ją zmieniać. Mogę też wrócić do malowania, czy tworzenia tych kolorów także następnego dnia. Here that I have more surface, I back to my favorite brush, flat one. Teraz wracam do mojego ulubionego pędzla, czyli pędzla płaskiego. For example, here that I have this kind of muscular curve, I don't follow the curve with a brush gentle, but I prefer make a strong sketch. Okay, teraz w rejonie mięśni ramienia staram się nie robić tego delikatnie, tylko użyć mocnych pociągnięć pędzla i mocnego szkicu. You're welcome. About the oil that you use, you say you use the oil paint directly from the tube. But do you mix the colors also, or you use just the straight colors that you find in the brands, or do you make mixes? Okay, well, depends. Depends if I have the right color, or if not, I mix them on my palette. But I try to not use diluent for oils, don't use thinner. Or if I use thinner, I use just a bit of white spirit, because white spirit burn the pigments and give me the chance to obtain dried oils in a few time. I don't, it's strange, but I don't use oils to obtain a satin finish. Usually I use oil to obtain a semi-opaque finish, but blend and then brush stroke it easily. And mm-hmm. then I refine with artistic acrylics like Liquitex to obtain the final satin finish. So you use the acrylics on top of the oils? Yes, yes. It's, without using any preparation before? Depends. If I have a few days of painting, I use I don't remember the name. Yes, it's from AK. Yeah. It's a product that is a kind of product that give you a opaque matte finish. Yes. And this give you a sort of layer that protects a bit the oil from the acrylics. Yeah. And give to the acrylics the chance to cover and attach on the figure, because if the oil is not dried very well, it's quite impossible yeah. paint with acrylics on the oils. Yeah, I know. Okay. Thank you very much. You're welcome, but just a lot last things. I suggest you to use a very good brand of oils. Yes, I know. I know that it's very expensive, but the pigment is totally different. I know. Thank you very much, Mateo. Pytanie było o to, jak Mateo mówił, że używa
farb olejnych bezpośrednio stópki. Pytanie było to, czy używa tylko tych kolorów bezpośrednio stópki, czy także miesza je na palecie. Odpowiedź była taka, że to zależy, natomiast wskazał tutaj jedną rzecz, że bardzo rzadko używa rozcieńczalnika do farb olejnych, a jeżeli używa, to używa white spirit, czyli spirytus alkoholu, tak, do rozcieńczania, żeby zachować ten pigment. Tu co jeszcze powiedział, że on nie używa farb olejnych do takiego finalnego wykończenia figurki, tylko jeszcze na farbach olejnych nadal nakłada farby akrylowe. Tu jeszcze był taki szczegół, że do tych farb olejnych używa medium z firmy AK, która daje matową powierzchnię, która szybciej zasycha, i wtedy jeszcze na te farby olejne można nałożyć warstwę farb akrylowych. Okay. Here I have a very large surface and I am funny creating the mid-tones, lights and shadows, but with brush strokes. And I change also the direction of my brush stroke. If I have this part that is a curved part, probably I try to follow in this way to obtain a more smooth. W trakcie malowania tego elementu zmieniam kierunek pociągnięć pędzlem, żeby dopasować kierunek pociągnięć pędzlem do kształtu figurki. Also for the various steps, I'm not able. I wish to be able, but sadly not to be focused in a small part of the figure. But I prefer paint the face, then the arms, then the elbow, and moving on the figure. Also in advanced step, I back constantly to another parts. Probably I quite finished the skin tone that I'm starting to paint the hairs or the decoration, but I think, oh no, here I can put more lights. So I back to my palette where there are all the colors and I back to paint the skin tone. Często zmieniam miejsca, które maluję. Być może powinienem być skupiony w jednym miejscu, ale bardzo lubię zmieniać obszary, które maluję. Czasami zdarza mi się też przeskakiwać do etapu malowania szczegółów, po czym uznaję, że powinienem jednak zmienić całość wyglądu figurki i wracam jeszcze do etapu malowania koloru skóry i szkicowania. I never studied art. I have not passed in a art school or something similar. I am totally self-made. I just follow probably some workshop with some miniature painter. I follow some workshop with a canvas painter, but usually I am self-made. I'm still learning everything. I think that I'm not good enough in nothing. So I continue to study, and lately I studied a lot Roberto Ferri paint job, and I noticed that he uses a sorting of bouncing lights between parts of the same body. For example, here, from the arm to the body, he creates a sort of bouncing lights, a sort of reflection of skin tone between the two parts. It's strange, it's very subtle, but I create this in each his painting and it's wonderful. Okay. Nigdy nie chodziłem ani nie kończyłem szkoły malarskiej czy szkoły artystycznej. Uczyłem się sam, obserwując innych malarzy i biorąc udział w warsztatach. Obserwuję, czy bardzo lubię sztukę Roberto Ferri. On tworzy taką koncepcję odbijającego się światła od różnych elementów skóry czy sąsiadujących elementów, i właśnie tutaj pokazuje, jak to wygląda w przypadku tego przedramienia. For example, in this part I put a strong light here. Also if there is a part that is in a deep shadow. Maluję tutaj mocne światło w sąsiedztwie bardzo głębokiego cienia. And then I create a sort of bouncing here, sort of reflection. I teraz tworzę rodzaj odbicia tego światła na
na ciele figurki. Needs to be really soft because we risk to create something like non-metallic metals, but it's a skin tone, so it's not reflective. I przy tej technice musimy to robić bardzo delikatnie, żeby uzyskać ten efekt. Here that I have my brush track, I start to create a smoother zone in the front because I like that the main part of the figure is more refined and smooth, and then in the middles and shadows I can be more free, create some dirty parts. W tej części figurki staram się malować bardziej gładko, dlatego że lubię, jak centralna część modelu jest gładsza i bardziej dopracowana. Dirty parts, because I think that are dirty parts that give to the observer the feeling, the ambience, the mood. A strong brush strokes tells to the observer more than a simple or smoothed, blended part. Okej, okay, i teraz te części poza centralną elementy modelu są nieco mniej dopracowane i tam widać te pociągnięcia pędzlem, które to właśnie tworzą te odczucia, które ma pokazywać figurka, czy klimat figurki. Still painting with a sort of micro sketching, but not with a glazing controlled. Cały czas maluję, szkicując, ale nie używam techniki glazowania, czyli nakładania cienkich warstw. Maybe it can seem a bit annoying this part, but it's my favorite part, and I have a lot of fun doing this kind of process because it's a sort of Lego. It's a puzzle. I can change everything constantly, and I building the figure during the paint job. Bardzo lubię tą część szkicowania, dlatego że cały czas jeszcze mogę coś zmieniać w trakcie pracy. Okay, I notice that I'm starting to lose contrast, so I take my airbrush. Teraz figurka zaczęła tracić kontrast, więc zabieram się znów za aerograf. Maybe we can use a bit of green and a bit of magenta. Okay, teraz użyjemy trochę zielonego i trochę magenty. Too much dark. Za ciemny. For example, this is a moment that I simply ate looking for a color. I don't know if the camera is able to start. Oh yes. Now I am playing to create a source of light here that move on the figure to the other side. Teraz w tym momencie postaramy się stworzyć światło, które
porusza się z jednej strony figurki, od góry figurki na drugą stronę. To add contrast, I can start to put more different colors. For example, I'll add a bit of warm tone with a orange. Teraz dodam trochę cieplejszego odcienia, dodając pomarańczowego. In this case, I add a bit of satin medium. I znowu dodajemy półmatowego medium. Chimera. Be careful to put it on the palette because sometimes seems much similar to the white, and if you put a full brush stroke of this one and put on the face of your figure, is not a good idea. Trzeba być ostrożnym pracując na palecie, żeby nie dodać białego w miejsce, w którym malujemy, przypadkiem. As you can see, I'm using the red, practically pure, without any kind of color mixed together. So it's a strong tone, and I'll put on the shade, inside the shadows, to create another variation. Teraz będę używał czerwonego i w cieniach dodam kolejnej zmiennej. This kind of process create a bit of a sort of rim light, but it's not a real rim light. It's more a feeling, a sensation, because my object was to create something warm, and to start to create a layering warm in the skin tone, I prefer to put something of very warm inside. To tworzy taki efekt powstawania światła, natomiast moją intencją jest raczej dodanie ciepłego koloru niż dodanie dodatkowego źródła światła. I don't know if the right thing to do, because I like to make a test directly on the figure. If I don't like, I am able to cover it. Sketching again and again and again until I finally found my color. Nie jestem pewien, czy to jest właściwy ruch w przypadku tej figurki, ale lubię eksperymentować i zawsze mogę poprawić. Yes. Are you usually recovering the color with filters like this, or do you often brushwork color? Like here, you're using a lot of desaturated brushwork and then coming back with color. Sorry, a moment, because I have the compressor that covers your voice.
airbrush, you're filtering color back onto the figure. Are you usually using filters on the airbrush to give your color back, or will you often bring color with the brush? No, I am very free about. I use both method. So probably I put color directly from the palette, or I recover my color mixing again. I don't have a right method about. Pytanie było o to, czy poza tym, że tak jak pokazałeś, stosujesz aerograf, żeby odzyskiwać nasycenie czy kolor na figurce, czy robisz to także pędzlem? Odpowiedź jest taka, że Mateo używa różnych technik i stara się nie ograniczać tylko do jednego podejścia. And just one more. All these brush strokes that you're creating, you're doing many layers, so you will lose a lot of the brush strokes from the beginning. Is it just to guide your decisions along the way? I don't think that I lose totally the first layer, because if you make a sign on the on a figure, also if you cover with layers and layers and layers, the sign remains. Maybe it's a sign made with another color, and the color remains under layer. So sometimes, also if you think to have lose this kind of process, at the end of the figure, at the end you'll be able to recognize this kind of previous step that you think that to have totally covered. So sometimes I start to make brush stroke, I cover them, and only at the end of the figure I realized that all the process was useful to obtain the final result. Pytanie było o to, czy nakładając te kolejne warstwy, nie tracisz tych pierwszych pociągnięć pędzlem tej wstępnej części malowania pod dodatkowymi warstwami. Mateo odpowiada, że nie uważa, żeby je tracił. Uważa, że w efekcie finalnym, w tym, co widać na koniec malowaniem figurki, cały czas te pierwsze kroki są widoczne i wpływają na efekt końcowy. Thank you. At this point, I came back on the figure sketching with this kind of color, the warm tone, to create mid-tones and subtle tones inside the lights, inside the shadow. It's a strange combination, but to explain better, in the shadows, I try to create some light spots which have proper shadows and lights. This way, I create very complex face that is not a simple shadows. Teraz wracam do szkicowania w cieniach i w świetle. Będę teraz szkicował te barwy pośrednie, ale nieco jaśniejsze w cieniach, co może wydać się dziwne, natomiast dzięki tej technice uzyskuję coś takiego jak światło w cieniu. Better the flat one. For example, here, that I am totally covering this smoothest blended part with another sketch. Probably I'm covering, but I'm not totally covering, because all the work made previously is not lost. Help this process to build up the final results. Teraz to wygląda, jakbym pokrywał te poprzednie warstwy
kolejnym szkicem, natomiast wydaje mi się, że te wszystkie poprzednie rzeczy, które tu malowałem, też nie są stracone i one będą widoczne w efekcie finalnym. They can also jump from a color to the other one and mix them on the figure to create all the values, all the midtones, tones. Mogę zmieniać kolory i miksować je na figurce, tak żeby stworzyć te barwy pośrednie. In this way I have a figure that here is more greenish. Is changing to the reddish and then come to be a more yellowish, desaturated. Okay, teraz te barwy zmieniają się od zielonkawych do trochę czerwonych i wracają do lekko żółtych. I'm able to do this for probably a full week. Mógłbym to robić przez cały tydzień. If one day someone will open a competition of sketching, I'll be probably the winner for time. Gdyby kiedyś ktoś zrobił konkurs szkicowania na figurkach, prawdopodobnie bym go wygrał. Not for the results, but for timing spent on a week, on a single miniature. Nie z powodu tego, jak to wygląda, tylko z powodu czasu spędzonego na takiej pracy. Then this is my job, so probably I force myself to complete a figure, to finish it. Jako, że to jest moja praca, muszę zmuszać się, żeby kończyć malowanie figurki. Usually I refine the surface of miniature. Starting from this step, using a bit of sketching, micro sketching and airbrush, and usually I put in the airbrush also the artistic colors like Liquitex or Golden or Winsor & Newton. They are very, very thick, but usually I use the satin medium from Chimera or another product that is a thinner from Liquitex, that is very, very liquid and help you to use artistic color inside the airbrush. The only problem with this kind of product is it's too much satin. So probably then you need to do another step of matte surface to back to a painting surface. Because if the surface is too much satin, it's also difficult to make brush stroke on it. Od tego etapu zaczynam dopracowywać wykończenie figurki. Często w tym momencie do aerografu dodaję też, używam też farb artystycznych, takich jak Liquitex i Winsor & Newton. Natomiast to czasem powoduje, że powierzchnia figurki staje się półmatowa, w związku z tym ponownie muszę użyć tego produktu AK, który na koniec daje nam matową powierzchnię, dlatego że powierzchnia półmatowa nieco utrudnia także pociągnięcia pędzla. Okay, I start to put more force, more brightness, the lights. Zaczynam stosować trochę więcej jasnego koloru w miejscach oświetlonych. Obtain more contrast. Żeby uzyskać więcej kontrastu. In my painting, I think that the most important part to obtain results is the contrast and
You can obtain contrast using several methods. You can obtain contrast using warmer or coldest parts. For example, I can paint this shoulder very yellowish, more warmer. Then, if I want to create contrast, I can put a strong blue, cold, on the opposite part. Uważam, że bardzo ważne dla efektu końcowego jest kontrast, jaki mamy na figurce. I żeby uzyskać ten kontrast mamy wiele metod. Jedną z metod jest stosowanie ciepłych i zimnych barw. At the same time I can obtain contrast with saturated and desaturated part. Usually I prefer obtain desaturated lights and more saturated shadows. Drugim podejściem do uzyskiwania kontrastu jest stosowanie bardziej nasyconych i mniej nasyconych kolorów. Zwykle stosuję mniej nasycone kolory w miejscach oświetlonych i w cieniach bardzo nasycone. And at the end I think that another important value is the matte or satin finish. Also this part can be used to create contrast. Usually I prefer obtain very satin lights and very matte lights and satin shadows because satin or glossy shadows help you to create deepness. For the eyes is so important in my opinion. This is just my way to approach painting. Obtain very satin or maybe also a bit glossy shadows because help you to create contrast in a miniature that is very small, and in this way you can create great deepness in a very small surface. Kolejnym podejściem do uzyskiwania tego kontrastu jest stosowanie różnych metod wykończenia powierzchni, czyli matowych i półmatowych. Zwykle stosuję mat w miejscach oświetlonych, a półmat w cieniach, a nawet lekko błyszczące cienie, co nadaje im głębi. Okay, I want to refine a bit the face to try to show you not the final results, but a sort of. Spróbuję dopracować teraz twarz, żeby niekoniecznie pokazać efekt końcowy, ale sorry guys. I put a bit of black on the decoration to show you better the. Teraz dodaję czarnego na dekoracjach. To display better the face because it's a bit confused. This process helped me to understand all the volumes and all the surface. To pozwala mi trochę lepiej pokazać twarz i trochę lepiej widzieć powierzchnię twarzy. This is one of the few rules that I applied every time I paint. To jest jedna z kilku zasad, które staram się stosować w trakcie malowania. At this point I need to cover all the parts with a base color because I need to understand all that part. Staram się pokryć całą tą część kolorem podstawowym, żeby ją zrozumieć. It's good. Okay.
I feel that my back is broken because I usually paint in this way. I am very tall. Czuję, że zaczynam odczuwać ból kręgosłupa, zwykle maluję w nieco innej pozycji. Czuję się, jakbym złamał kręgosłup. Next time I want a giga dex. Okay. Put a bit of light, very clean, just on the best important part of the face to see them. A teraz dajemy trochę zielonego światła w najważniejszych częściach twarzy. I think that I am not a good teacher of techniques because I change constantly my method and I am not very good painter, I think, at techniques explanation. But with this presentation, I hope to give you just another way to think, a way more free, probably, or not, I don't know. A way to more crazy maybe to paint, to approach the figure. Because I think that the most important part is enjoying the figure, the painting. I do this job and I paint figure just because I love doing this. Staram się, wszystkim nie czuję się najlepszym malarzem od strony technicznej, natomiast staram się wam pokazać mój sposób malowania figurek, może trochę bardziej wolny i szalony, ale malowanie ma być przyjemnością i zabawą. Okay, I can start to add some details. Just to starting sketch them. Zacznę dodawać szczegóły. Playing with colors on the palette, with almost the full. No, it's my microphone. With a very rich palette, you can be able to create a lot of tones and paint probably the whole figure without ending colors. Yes. Wieloma kolorami, a z bogatszą paletą. Możecie pewnie malować wiele figurek bez szukania dodatkowych farb czy kolorów.
When I have a very big project, usually I use a palette that is at most four times this one, huge one. I push on it probably 20 kind of colors, start to mixing them, and then the day after I start to paint the figure. In this way I can paint without looking at my confusing desk. Looking for a color. Zwykle, gdy robię dużo większy projekt, moja paleta jest mniej więcej 4 razy większa od tej, której używam tutaj. I to daje mi swobodę taką, że mam wszystkie kolory, których potrzebuję. I nie muszę ich szukać na swoim biurku. In this step, I can probably sometimes I use a bit of glazing, but just to start to clean or change the color. It's not a glazing. See, yes, it's a glazing, but it's to obtain a different color, not much too smooth. To, co robię teraz, to jest trochę glazowanie, malowanie cienkimi warstwami, ale tak naprawdę nie robię tego po to, żeby uzyskać gładkie przejście kolorów, tylko żeby uzyskać żądany kolor. Okay, for example, I totally lost my warm tone on the face, but there is no problem. I just back to airbrush. Put some yellow inside and recover. Okay. If I switch on, it's better. Wracamy do aerografu i znowu spróbujemy odzyskać na scenie kolorów. Thank you. Okay, thank you. Okay, so for this one I use a bit of satin medium from Chimera. Znowu używam medium półnatowego z Chimery. It's a medium that is very, very useful in my opinion, because sometimes Chimera are too matte when they dry, and using this kind of medium you can blend them together very well. You can also try to reach a certain finish on the lights if you want, or it's very useful to diluting pigments. I love painting also effect on figures, and usually I use pigment, fluo pigments, and I mix them with something medium from Chimera to make them useful for airbrushing. When you are brushing the pigments, usually they are very matte at the end, but if you want to reach a sort of Ozl effect, usually a matte finish is not the best. I prefer having an Ozl effect that includes matte parts, but also glowing and a bit satin parts. And for this kind of process, I discovered that the satin medium is wonderful. Maybe added with a drop of Liquitex airbrush medium is totally wonderful. Produkt, którego używam, czyli medium półmatowe Chimery,
jest wspaniałym produktem. Dodaję go bardzo często do farb chimery, które moim zdaniem czasami dają zbyt matowy efekt. Ułatwia mi mieszanie farb. Uważam, że całkowite wykończenie matowe figurki nie jest najlepsze. Lubię, gdy mamy różne elementy matowe, półmatowe i czasami błyszczące. Czasami też korzystam, dodając tego medium wraz z medium Liquitexa. So, back to warm. This way, in this case, I don't stop the work, but just move the color with the hair. Okay. W takim przypadku nie przestaję malować, tylko po prostu przesuwam kolor, dmuchając aerograf. I rebuild a bit all the values of my tones. Odbudowałem barwy. Tak. Back to the magenta to create a bit of warm effect in the shadows part. Dodajemy magentę, żeby uzyskać ciepły efekt w cieniach. Okay, this is usually my quiet results after the sketching part. After this, usually I have the contrast between parts. Tak wygląda efekt na etapie zakończenia szkicowania figurki. Mam kontrast. I have my main source of light. My lights placement. Mam główne źródło światła i rozmieszczenie światła na figurce. I signed or put in the shadows my main muscular tone, muscular volumes. For example, here strong lights on the sternocleidomastoideo or more upper parts of the face. And after this sketching part, I usually start to refine the figures. In this step of refining, I'll not change totally the method. It's similar, but quietly, softly. Po tym etapie zaczynam wypracowywać szczegóły figurki. Natomiast to nie oznacza, że zmieniam technikę.
Po prostu stosuję tą samą technikę, tylko nieco delikatniej. This is usually another part that I like doing with oils, because if you start painting oils with this kind of previously step, it's very funny because you can place just a little dot of colors, maybe some colors in the shadows, a bit of dot in light, and then you can have funny to take these dots and scratch them, moving colors, blending them. Czasami na tym etapie, malując farbami olejnymi, możemy umieścić kropki o różnych kolorach w różnych miejscach, a później rozcierać je pędzlem, żeby zmieniać, przemieszać kolory na figurce. This is a very good moment for question because now I just start to refine, trying to catch up something beautiful, adding some micro subtones, midtones, lights, placement of shadows. To jest dobry moment na pytania, dlatego że będę teraz dopracowywał figurkę, umieszczał te wszystkie barwy pośrednie, cienie i światło. Excuse me, what kind of oil paints do you use? What, sorry? What kind of oil paints do you use? The brand? Yes. Mussini. Mussini is the best brand of Schmincke. Schmincke is the brand, Mussini is the range of oils. Po pytanie, jakiego rodzaju farb olejnych używasz? Mateusz ma farb Mussini. Yes, Mussini is the deluxe range of Schmincke. Thank you. You're welcome. You will find them probably a bit expensive, but trust me, they deserve all the money because they are the best. Mogą być trochę drogie, natomiast są warte swojej ceny. Mateo, I have a question about the company, the Mindwork, because the Mindwork started how many years ago? Okay. How many years ago Mindwork started? Starts 7 years ago, but was a very hybrid project. We started with a little clown. I don't know if somebody remember it. Then I was just a student. I started the Mindwork for like a game, just to try to do something. Only 1 year that I started the miniature painting when I create Mindwork. Before I was just a player of war games. So when I discovered Monte San Savino and all this miniature world, I totally fell in love. I left my study. I was a student of architecture. I left everything. I left basket. I left university, and I take my body and in the pool of miniature painting, full body. So let's translate this.
Próbuję. Pytanie było takie, jak dawno temu zacząłeś z firmą Mindworks? No odpowiedź jest taka, że Mateo założył firmę 7 lat temu. Zaczął od tego, że wcześniej zajmował się wargamingiem, był studentem, natomiast gdy odkrył ten świat malarstwa figurkowego, zakochał się w nim, porzucił uczelnię i inne aktywności i zdaje się, że założył firmę rok po tym, jak w ogóle zaczął malować figurki w taki sposób artystyczny. Okay, and then you have a short adventure with the Chimera, as I good understand? With Chimera. Ah, with Chimera. Yes, during Mindwork, the first Mindwork adventure, the Mindwork journey, I was contacted by my first paint master, Francesco Farabi, that teach me the base of miniature painting, to join in a bigger project that was Chimera. It was a project by Pegaso. I moved to live in Siena, where the Pegaso warehouse is located. And I worked at everything, from shipping to painting shows. But after all, I left Chimera and Pegaso because my dream was Mindwork. And working in Chimera, I was abandoning Mindwork. So, okay, let's translate this. Pytanie było współpracę Mateo z firmą Chimera. Na wczesnym etapie istnienia firmy Mindworks Mateo został zaproszony przez Francesco. Farabiego. Tak. Do współpracy z firmą Chimera. To był jakiś spin-off firmy Pegaso. Występował tam w różnych rolach, natomiast po jakimś czasie zdecydował się jednak wrócić do pracy w Mindworks, dlatego że no, pracując w Chimerze nie rozwijał własnej firmy. Honestly, after Chimera, I got a moment that I probably was my worst moment, and I was sure to left forever this world. Yes, but this moment is not happened, fortunately. Yeah. Zaraz po tym, jak pracowałem z firmą Chimera, miałem moment, w którym chciałem rzucić ten świat malowania figurek, natomiast ten etap jest już za mną. Okay, tell us about your lines, because in the Mindwork you have your own productions, for example, the masterpiece Map Puppeteer, and also the signed lines, like Paul Jones, yeah? Now Mindwork, Patrick Jones. Yes, now yeah. Mindwork is a totally different company, because when I decided to build the Mindwork, the second Mindwork, the new one, I build up very better, because all the experience made in Chimera, all the experience made previously, helped me to create a new project from zero. At this point, I decided to contact quite all the my favorite artists from Brom, Patrick J. Jones, and many others. At the moment, we are working a lot with Frazetta for art prints, but in okay, general. Okay, let's translate this. Pytanie. Stop me! Kill me! Znaczy mi się bufor kończy powoli. Pytanie było o projekty, które realizuje Mindworks i o współpracę z artystami. Mateo odpowiada, że zaraz po tym, jak jakby zrestartował Mindworks po pracy w Chimerze, nawiązał kontakt z wieloma artystami, którym pomagali w projektach, i tu wymienił Broma, Patryka Jonesa. Tak. Tak. Yeah, at the moment we are working with Frazetta Girls for the Frazetta art print on a limited license. But this will be the miniatures or the prints? Oh yes, in January we hope to release the first miniature with Frazetta. We are working so hard to make this. So yes, there will be a full range of miniature based on Frazetta license. Cool. Okay. Teraz, let's translate this. Zaczynamy pracę z firmą Frazetta i przygotowujemy się do wypuszczenia najpierw pierwszej figurki, a później całej serii opartej o tą współpracę.
And this Rosetta line, it will be a Kickstarter, or you are going the classical way? At the moment, we are not planning more Kickstarter because the hard hit that we received after the Kickstarter stopped us to plan more Kickstarter for now. We are thinking to release several releases without directly on our website. Okay, let's translate this. Nie planujemy wystartować tej nowej linii Frazetta na Kickstarterze. Poprzedni Kickstarter poszedł nas w kierunku tego, żeby rozpocząć projekt, nowe produkty przy pomocy strony internetowej bez wsparcia na Kickstarterze. So when the Frazetta will be available? The first one? Yeah. Probably in January. But I'm not sure because we are changing again the company. Now we are 12 people in the group. That are a lot of people. We are 12. So we are starting to doing everything inside from the 3D printing, sculpting. We have started. Our own racing cast in production. For example, this figure is casted by myself. Tak, to pierwsza figurka myślimy, że może być dostępna już w styczniu, ale wiemy jak jest. Mamy w tej chwili 12-osobową firmę, zajmujemy się i drukami 3D, i odlewami figurek. Po pierwsze, na które patrzycie, to jest odlew z naszej firmy. So at the moment I don't know the schedule for the next year is quite at the end of the year, but we are changing too much things to give a right schedule for the release. But sure, in the early part of the next year. Okay, this is maybe interesting information for our people on the audience that you are visiting Poland very often. Why? Yes. I don't know why. I started the first pierożki pewnie. Pierogi or probably the beer or I think this beautiful city because I visited the first time several years ago and then every time I have money or time to make a little trip I every time choose the Warsaw. I don't know why. I probably fall in love like miniature. The same. So I haven't. Let's translate. Znaczy, tak, o pierogach to nie będę tłumaczył. Pytanie było o to, dlaczego tak często bywasz w Polsce. Odpowiedź jest taka, że nie wiem. Może dlatego, że po prostu lubię ten świat figurek. Okay, Mateo. Let's say five advice for, let's say, beginners or middle advanced painters from you. Because the title of your presentation is Don't Afraid Paint. And yeah. We are trying to run this society in Poland and many people afraid of painting, I mean, afraid of experimenting. They're working with one miniature very long time, trying to refine and trying to get the better quality. But what do you think? It's good way or it's better to experiment, left them the mini and go to another one and try to make a smaller step, but experiment. Honestly, I think that the best way is the own way. Everybody needs to find their journey. And I think that the most and unique important thing is to be happy about painting, because without be happy in painting is impossible. Every time that I am hungry or is not my day, I don't try directly to paint because I know that the paint will be frustrating, will be bad. So my main suggest is to be free, to make several try all kind of paints, all kind of style, or kind of just paint. Paint and don't think about the results, don't think about the judge from other people, because it doesn't matter. Translate. Pytanie było o kilka rad dla początkujących malarzy.
I taka rada od Mateo jest taka, żeby przede wszystkim każdy ma własną drogę, tak, jaką się będzie rozwijał jako malarz, ale poza tym to dobrą radą jest malowanie, kiedy się jest w dobrym nastroju na malowanie. I Mateo nie maluje w chwili, kiedy jest zły czy zdenerwowany, maluje, kiedy ma ochotę. Radą też taką jest, żeby po prostu malować, nie przejmować się oceną innych oraz nie zastanawiać się bardzo nad jakimiś przepisami na właściwe malowanie, tylko po prostu eksperymentować i malować. Tak, może ja uzupełnię, dlaczego zadałem to pytanie. No, dlatego, że sam maluję i też gdzieś jestem na bardzo początkowej fazie swojego rozwoju malarskiego i od 2 lat część z was na pewno nie uczestniczy, bo wiadomo, no, nie wszyscy mieszkają w Warszawie, ale staramy się tutaj nie tylko w Warszawie, ale jakby też ściągać ludzi do nas. Robimy takie spotkania, podczas których wspólnie malujemy. I ja na przykład osobiście bardzo długo walczyłem z 2 rzeczami. Znaczy, bardzo ciężko było mi dobrać właściwie kolory. Znaczy, bałem się dobierania koloru, bo myślałem, że może nie będą właściwe. A druga obawa była taka, że jakby ciągle jeszcze nie ma umiejętności do tego, żeby porwać się na jakiś fajniejszy model. A więc tam próbowałem na jakichś takich średnich modelach, aż w końcu stwierdziłem w pewnym momencie, że no, trzeba spróbować się przełamać. I też kiedyś z Mateo na ten temat rozmawiałem i mówi, daj spokój, bierz pędzel i po prostu maluj. No, znaczy, nie ma się co przejmować tym, co mówi internet, czy co mówią inni. Znaczy, jeżeli sprawia ci to frajdę, to jest OK. Mateo, do you think which one of your minis is the most successful for you? What? Which minis is the most successful for you? But from the mind work. From the mind work. Yeah. By business side or no, artistic? No, your favorite mini. Ah, my favorite mini. Art question. Probably all of them, but it's difficult. Probably in this one is the. Michał zadał pytanie, jaka jest ulubiona figurka z firmy Mindworks. To tutaj Mateo próbował jeszcze pogłębić to pytanie, czy chodzi o biznesową część ulubioną. To jest ulubiona figurka. Tak. Is the miniature that probably I paint more harder and has been so complex studying Patrick J. Jones. I spent probably 1 month to read all his book twice, trying to sketch on paper, trying to sketch on canvas colors, just to understand this method and trying to stealing something to put in a miniature. I don't happy about these results because I want paint better and more time this figure, but lately his time is gone. But I enjoyed too much the painting of this figure. And I sold this figure to a collector and sometimes thinks that is a bad idea. Probably this was my Anakin first miniature that I won't keep for me, but it's too late. Okay. Okay. To tutaj było rozszerzenie tej odpowiedzi. Ta figurka jest jego ulubioną figurką, natomiast on bardzo długo przygotowywał się do rozpoczęcia prac, około miesiąca. 2 przeczytał książkę Patricka Jonesa i zastanawiał się nad doborem kolorów, eksperymentował z paletą kolorów. Bardzo lubi tą pracę i sprzedał tą figurkę jakiemuś kolekcjonerowi, ale bardzo żałuje, dlatego że jest to pierwsza figurka, którą chciałby zatrzymać, ale jest już za późno. Słuchajcie, zadawajcie pytania, bo te opowiedzi i pewnie przez najbliższy rok nie będzie takich opcji na to, żeby ktoś się wystawił na konkursie Mateo ze sobą, pokazać swoją figurkę, zapytać o tego typu feedback zbiera. Hey, as we already seen, you work a lot with airbrush. And what would you recommend to the people who don't have any, or not have airbrush? Do you think this
filtering or make saturation is also possible by brush? Yes, of course. It is not necessary. I use airbrush to be faster because, repeat, I won't enjoy at best my time painting and I become annoyed very, very easily. So also switching figure, but also using airbrush to make faster. But you can do everything with a brush without problem. Okay, thank you. Pytanie było o to, bo widzieliśmy, że Mateo bardzo dużo używa aerografu, ale czy można tej samej, tego samego podejścia użyć, czy może użyć ktoś, kto nie ma aerografu, tego samego podejścia? Odpowiedź tak, może użyć tego samego podejścia, używam aerografu dlatego, żeby przyspieszyć pracę, ale myślę, że można to samo próbować zrobić pędzle. I think that we are at the end. Yes, but I have done my sketching demonstration. I just refining. I wish to have more time to finish everything, but sadly not. Maybe next time. Okej, słuchajcie, Mateo będzie kończył, bo o godzinie 17 zaczyna się speed painting. Widzę, że już niektórzy idą na rozgrzewkę. Bardzo dobrze. Więc pozwoli mi Mateo jeszcze troszkę tutaj popracować. Natomiast ja przypominam, że o godzinie 20 jest fantastyczny koncert Weilara. Przypominam, to nasza koleżanka, która maluje figurki, ale też naprawdę bardzo fajnie śpiewają. Będzie premiera z utworu specjalnie przygotowanego na ten festiwal. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że możemy spokojnie już podziękować Mateo za całą tę fantastyczną prezentację. Zapraszam jeszcze do oglądania, a jutro Michał Pisarski będzie pokazywał, jak maluje figurki do gier, ale nie tylko. Myślę, że naprawdę też bardzo ciekawy pokaz się szykuje. So, że tak powiem, popatrzmy jeszcze przez chwilę, jak Mateo maluje. Go, Master, go. Thank you so much. I zapraszam na dalsze atrakcje. Tutaj, w tej sali. Tak samo jak jutro również ceremonia zakończenia. No i bardzo liczę, że dużo z was zostanie na tej ceremonii, nawet jeżeli tym razem wyjedzie bez statuetki, bo to też jest fajne, żeby pokazać ludziom innym, że troszkę nam zależy. I dużo pracy włożyliśmy też jakby w ten cały projekt. Thank you so much, guys, for everything, because I repeat, I come to Poland, to Warsaw without miniature. Now come in Warsaw with me, it's something like a paradise, so thank you for everything. Paweł, przetłumaczysz? A, tak, no, dziękuję bardzo za zaproszenie. Wcześniej przyjeżdżałem do Warszawy bez figurek, tym razem jestem z figurkami. Dziękuję bardzo za wszystko. Okej, dziękuję również Pawłowi za tłumaczenie. To nie jest proste czasami. No i cóż, kończymy to pierwsze demo. We are finishing this first demo. Please remember about the concert at 8 p.m. I invite to all you and right now speed painting and other activities. Thank you very much, guys. Thank you.